Kasia i Tomek poznali się na studiach, podczas zajęć z literatury polskiej. Kasia, pełna pasji i energii, studiowała filologię polską, a Tomek, z natury spokojny i opanowany, był na wydziale prawa. Ich pierwsze spotkanie było przypadkowe. Kasia pożyczyła od Tomka notatki, gdyż nie mogła pojawić się na jednym z wykładów. Od tego momentu zaczęła się ich wspólna historia. Wspólne spotkania w bibliotece, długie spacery po parku i godziny spędzone na rozmowach sprawiły, że szybko zbliżyli się do siebie. Odkryli, że mają wiele wspólnych zainteresowań, a ich różnice charakterów tylko ich dopełniały. Kasia była pełna życia i spontaniczności, a Tomek wnosił do jej życia spokój i stabilność. Po ukończeniu studiów postanowili zamieszkać razem. Ich małe, ale przytulne mieszkanie w centrum miasta było świadkiem wielu radosnych chwil. Kasia znalazła pracę w szkole jako nauczycielka, a Tomek rozpoczął karierę w renomowanej kancelarii prawnej. Mimo napiętych grafików, zawsze znajdowali czas dla siebie. Ich wieczory często spędzali na wspólnym gotowaniu, czytaniu książek i planowaniu przyszłości. Decyzja o ślubie przyszła naturalnie. Po kilku latach wspólnego życia, podczas romantycznej kolacji na dachu ich ulubionej restauracji, Tomek oświadczył się Kasi. Ceremonia ślubna była skromna, ale pełna emocji. Ślub wzięli w małym kościele, otoczeni najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Kasia wyglądała olśniewająco w białej sukni, a Tomek w eleganckim garniturze nie mógł oderwać od niej wzroku. Ich małżeństwo było przykładem harmonii i wzajemnego wsparcia. Kasia i Tomek zawsze stawiali na pierwszym miejscu swoje uczucia i potrzeby drugiej osoby. Wspólnie podejmowali decyzje i zawsze byli dla siebie oparciem. Kasia swoim uśmiechem i ciepłem potrafiła rozświetlić każdy dzień, a Tomek, dzięki swojej ambicji i determinacji, dążył do zapewnienia im jak najlepszej przyszłości. Kasia często wspominała te szczęśliwe lata, kiedy wszystko wydawało się być idealne. Byli młodzi, zakochani i pełni nadziei na przyszłość. Ich życie było proste, ale pełne miłości i wzajemnego szacunku. Kasia i Tomek cieszyli się każdą chwilą spędzoną razem, czy to podczas wspólnych wakacji, czy zwykłych wieczorów w domu. Jednakże ich szczęście miało zostać poddane próbie, której nie mogli przewidzieć. Kiedy Kasia zaszła w ciążę, była pełna radości i ekscytacji. Narodziny pierwszego dziecka były dla niej spełnieniem marzeń. Kasia i Tomek z niecierpliwością oczekiwali na przyjście na świat swojego syna, Jakuba. Przez całą ciążę Kasia czuła się wspierana i kochana przez Tomka. Przygotowania do narodzin dziecka były pełne emocji i wspólnych planów. Pierwsze miesiące po narodzinach Jakuba były pełne radości, ale także wyzwań. Kasia była zachwycona rolą matki, ale jednocześnie odczuwała ogromne zmęczenie. Tomek początkowo był zaangażowany i pomocny, starając się wspierać Kasię na każdym kroku. Jednak z czasem jego zaangażowanie zaczęło maleć. Tomek coraz częściej spędzał czas w pracy, a Kasia, mimo że kochała swoje dziecko, zaczęła odczuwać ciężar codziennych obowiązków. Kasia postanowiła zrezygnować z pracy, aby móc poświęcić się wychowywaniu dziecka i dbaniu o dom. Tomek początkowo wspierał jej decyzję. Był dumny z tego, jak Kasia radzi sobie jako matka i doceniał jej poświęcenie. Jednak z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Tomek coraz częściej spędzał czas w pracy, a Kasia, która zawsze była pełna energii, zaczęła odczuwać ciężar obowiązków domowych. Była zmęczona i czasem czuła się samotna. Kasia zaczęła dostrzegać, że jej dni są wypełnione rutyną i monotonnością. Każdy dzień wyglądał tak samo: karmienie, przewijanie, sprzątanie, gotowanie. Z każdym dniem czuła się coraz bardziej odizolowana od świata zewnętrznego. Tomek, choć nadal kochał Kasię, zaczął zaniedbywać ich relacje. Przestał doceniać jej wysiłki i coraz mniej czasu spędzał z rodziną. Kasia starała się nie narzekać i dostosować do nowej rzeczywistości. Wiedziała, że macierzyństwo wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, ale nie spodziewała się, że będzie aż tak trudne. Czuła, że traci siebie, swoje pasje, zainteresowania, a przede wszystkim swój związek z Tomkiem. W miarę upływu czasu Tomek coraz częściej unikał rozmów na temat ich związku. Kasia czuła, że coś jest nie tak, ale nie chciała psuć ich związku narzekaniem. Starała się zrozumieć męża i dostosować do nowej sytuacji. Jednak z każdym dniem czuła się coraz bardziej samotna i zagubiona. Kasia zaczęła zauważać, że Tomek przestaje na nią patrzeć jak dawniej.
Coraz częściej spędzał czas poza domem, a gdy już był w domu, jego uwaga była skierowana głównie na pracę lub telewizję. Kasia czuła, że coś jest nie tak, ale nie chciała psuć ich związku narzekaniem. Starała się zrozumieć męża i dostosować do nowej sytuacji. Pewnego wieczoru, gdy Kasia próbowała porozmawiać z Tomkiem o swoich uczuciach, ten odparł: nie przesadzaj, przecież wszystko jest w porządku. Po prostu mam dużo pracy. Kasia czuła, że coś jest nie tak, ale starała się nie naciskać. Była zbyt zmęczona, aby wdawać się w kłótnie. Z czasem jednak Tomek coraz częściej unikał rozmów, a jego odpowiedzi były coraz bardziej zdawkowe. Kasia zaczęła czuć się coraz bardziej samotna w swoim małżeństwie. Mimo to, Kasia starała się utrzymać dom w porządku i dbać o potrzeby Tomka. Gotowała jego ulubione potrawy, starała się wyglądać dobrze, mimo że brakowało jej czasu dla siebie. Chciała, aby wszystko wróciło do normy, ale z każdym dniem czuła, że oddalają się od siebie coraz bardziej. Tomek natomiast zaczął spędzać coraz więcej czasu w pracy, a gdy wracał do domu, był zmęczony i nieobecny duchem. Coraz częściej wychodził na spotkania z kolegami, zostawiając Kasię samą z dzieckiem. Kasia czuła, że ich małżeństwo zaczyna się rozpadać, ale nie wiedziała, jak temu zaradzić. Jednego wieczoru, gdy Kasia siedziała sama w salonie, usłyszała, jak Tomek rozmawia przez telefon. Rozmowa była krótka, ale pełna śmiechu i beztroski, której brakowało w ich relacji. Kiedy Tomek wrócił do pokoju, Kasia postanowiła poruszyć temat ich związku. Tomek, czy możemy porozmawiać? Czuję, że coś jest nie tak między nami, zaczęła niepewnie. Kasia, nie teraz. Jestem zmęczony i naprawdę nie mam na to siły. Może jutro, odpowiedział Tomek, zasiadając przed telewizorem. Kasia zrozumiała, że coś się zmieniło. Tomek, który kiedyś był jej największym wsparciem, teraz wydawał się być obojętny na jej uczucia. Czuła, że ich związek zaczyna się kruszyć, a ona była zbyt wyczerpana, by walczyć sama. Próbowała znaleźć rozwiązanie, ale z każdym dniem traciła nadzieję na poprawę sytuacji. Kasia wiedziała, że musi coś zmienić, ale nie miała pojęcia, od czego zacząć. Jej życie, które kiedyś było pełne radości i miłości, teraz stało się rutyną i samotnością. Kasia marzyła o tym, aby odzyskać dawną bliskość z Tomkiem, ale czuła, że każde ich podejście do rozmowy kończy się niepowodzeniem. Z biegiem czasu Kasia zaczęła dostrzegać, że ich małżeństwo jest w poważnym kryzysie. Choć kochała Tomka, czuła, że ich relacja nie jest już taka sama. Kasia wiedziała, że musi coś zrobić, aby ocalić ich związek, ale brakowało jej sił i odwagi, by podjąć zdecydowane kroki. W miarę jak dni mijały, Kasia coraz bardziej czuła się zraniona i opuszczona. Nie mogła już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Musiała stawić czoła rzeczywistości i zastanowić się, co dalej z ich małżeństwem. Kilka lat po narodzinach Jakuba, Kasia i Tomek zdecydowali się na kolejne dziecko. Kasia miała nadzieję, że nowy członek rodziny ożywi ich związek i przyniesie więcej radości do ich życia. Była pełna optymizmu i z niecierpliwością oczekiwała narodzin ich drugiego dziecka, Zosi. Przez całą ciążę Kasia starała się dbać o siebie, ale obowiązki domowe i opieka nad Jakubem sprawiały, że była często zmęczona. Narodziny Zosi były momentem pełnym emocji. Kasia czuła, że jej rodzina jest teraz kompletna. Jednak szybko okazało się, że posiadanie dwójki dzieci wiąże się z jeszcze większymi wyzwaniami. Tomek, zamiast wspierać Kasię, zaczął coraz częściej okazywać swoją niechęć. Stał się bardziej krytyczny i oschły. Każde jego słowo raniło Kasię coraz bardziej. Czemu jesteś taka gruba? Wyglądasz jak kotlet, mówił z ironią, patrząc na Kasię z pogardą. Kasia była załamana. Codzienne obowiązki, takie jak karmienie, przewijanie i opieka nad dziećmi, stawały się coraz trudniejsze do zniesienia. Czuła się zaniedbana i niedoceniona. Tomek, zamiast jej pomagać, często wychodził z domu, tłumacząc się pracą lub spotkaniami z kolegami. Kasia czuła się samotna i opuszczona. Każdy dzień był dla niej walką z codziennymi obowiązkami i uczuciem samotności. Mimo że kochała swoje dzieci, czuła, że traci kontrolę nad swoim życiem. Tomek przestał ukrywać swoje niezadowolenie i coraz częściej ranił ją słowami. Jego komentarze były pełne goryczy i niezadowolenia. Nigdy nie masz czasu dla mnie. Zawsze jesteś zajęta tymi dziećmi, mówił z pretensją w głosie.
Kasia próbowała tłumaczyć, że robi wszystko, co w jej mocy, ale Tomek nie chciał słuchać. Ich rozmowy kończyły się kłótniami, a Kasia coraz częściej płakała po nocach. Czuła, że ich małżeństwo jest na skraju rozpadu. Nadszedł wieczór, na który Kasia długo czekała. Impreza firmowa Tomka była okazją do tego, by znów poczuć się jak dawniej. Kasia miała nadzieję, że wspólne wyjście przypomni im o dawnych, szczęśliwych czasach. Starannie się przygotowywała, chcąc wyglądać jak najlepiej. Przypomniała sobie, jak kiedyś z radością towarzyszyła Tomkowi na takich wydarzeniach. Kasia spędziła cały dzień na przygotowaniach. Wybierała sukienkę, układała włosy, nakładała makijaż. Chciała wyglądać olśniewająco jak kiedyś. Kiedy była już gotowa, poczuła dawno zapomnianą radość i ekscytację. Stała przed lustrem, przeglądając się krytycznie, ale z nadzieją, że Tomek doceni jej starania. Gdy Tomek zobaczył ją gotową do wyjścia, zamiast komplementu usłyszała słowa, które rozdarły jej serce. A ty dokąd się wybierasz? Przecież jesteś brzydka jak pies, tylko wstydu mi narobisz przed znajomymi z pracy. Kasia nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Zalała się łzami, a Tomek wyszedł z domu, zostawiając ją samą. Jej nadzieje na miły wieczór i możliwość odbudowania ich relacji legły w gruzach. Kasia poczuła się upokorzona i zraniona. Wszystkie jej starania, by wyglądać dobrze i poczuć się pewnie, zostały zniweczone jednym brutalnym komentarzem. Przez kolejne dni Kasia chodziła smutna i unikała męża. Każde jego słowo raniło ją coraz bardziej. Tomek zachowywał się, jakby nic się nie stało, co tylko pogłębiało jej ból. Kasia zaczęła zastanawiać się nad sensem swojego małżeństwa i nad tym, co poszło nie tak. Kasia unikała kontaktu z Tomkiem, spędzając większość czasu z dziećmi. Każde jego słowo, każdy gest przypominały jej o jego okrutnych komentarzach. Czuła się coraz bardziej osamotniona i zagubiona. Zaczęła wątpić w siebie i w sens ich związku. Wspomnienia szczęśliwych chwil sprzed lat wydawały się teraz odległe i nierealne. Tomek zachowywał się, jakby nic się nie stało. Nadal wychodził na spotkania z kolegami, spędzał długie godziny w pracy, a wieczorami siadał przed telewizorem, ignorując Kasię. Jego obojętność bolała ją bardziej niż cokolwiek innego. Kasia czuła, że jest dla niego tylko ciężarem. Każdego dnia Kasia zastanawiała się, co poszło nie tak. Próbowała znaleźć przyczynę ich problemów, ale nie mogła zrozumieć, dlaczego Tomek stał się tak zimny i obojętny. Wiedziała, że coś musiało się zmienić, ale nie miała pojęcia, jak naprawić ich małżeństwo. Kasia zaczęła myśleć o przyszłości swoich dzieci. Nie chciała, aby dorastały w domu pełnym napięcia i nieporozumień. Martwiła się, że ich relacja z Tomkiem może wpłynąć na psychikę Jakuba i Zosi. Chciała dla nich jak najlepiej, ale nie wiedziała, jak dalej postępować. Codzienne obowiązki stawały się coraz cięższe do zniesienia. Kasia czuła, że jej siły są na wyczerpaniu. Mimo to starała się być dobrą matką i dbać o dom. Jednak każde spojrzenie na Tomka przypominało jej o tym, jak bardzo ich związek się zmienił. W miarę upływu czasu Kasia zaczęła zdawać sobie sprawę, że ich małżeństwo jest w głębokim kryzysie. Próbowała znaleźć sposób, by odbudować ich relacje, ale Tomek wydawał się być coraz bardziej oddalony. Kasia czuła, że stoi przed trudnym wyborem walczyć o swoje małżeństwo, czy zacząć myśleć o sobie i dzieciach. Przez kolejne dni Kasia zastanawiała się nad swoim życiem. Czuła, że musi podjąć decyzję, która wpłynie na przyszłość jej i jej dzieci. Wiedziała, że nie może dłużej żyć w cieniu obojętności i krytyki Tomka. Przed nią była trudna droga, ale Kasia wiedziała, że musi znaleźć w sobie siłę, by ją przejść. Pewnego dnia, po kolejnym pełnym napięcia dniu, Kasia usiadła na kanapie, czując, że nie ma już sił na walkę. Tomek znowu wrócił późno, ignorując ją i dzieci, jego obojętność coraz bardziej ją raniła. W jej sercu narastała determinacja, której wcześniej nie czuła. Musiała coś zmienić, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla dzieci. Gdy Tomek zasnął, Kasia zaczęła myśleć o wszystkim, co przeszła. Pamiętała, jak była szczęśliwa przed laty, jak pełna nadziei i miłości. Teraz czuła się tylko ciężarem dla męża, kimś, kto przestał być ważny. Decyzja dojrzewała w jej sercu. Wiedziała, że musi odejść. Spędziła całą noc na pakowaniu rzeczy swoich i dzieci. Cicho, żeby nie obudzić Tomka,
Włożyła do walizek ubrania, zabawki, dokumenty i niezbędne przedmioty. Każdy ruch wykonywała z największą ostrożnością, bojąc się, że Tomek mógłby ją powstrzymać, gdyby się obudził. W międzyczasie sprawdziła stan konta oszczędnościowego, na którym mieli zgromadzone wspólne oszczędności. Bez wahania przelała pieniądze na swoje osobiste konto, mając świadomość, że będą jej potrzebne na nowy start. Czuła, że musi zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci i siebie. Tej nocy czuła mieszankę strachu, ulgi i determinacji. Bała się przyszłości, ale jednocześnie wiedziała, że robi to, co konieczne. Nadszedł ranek. Kasia obudziła dzieci, starając się, by jej głos brzmiał spokojnie. Dzieci, musimy jechać do babci i dziadka, powiedziała łagodnie. Jakub i Zosia, zaspani, ale ufający swojej mamie, posłusznie wstali z łóżek. Kasia szybko zabrała dzieci do samochodu, jeszcze raz sprawdziła, czy ma wszystko, czego potrzebuje, i wyruszyła w drogę do rodziców. Serce biło jej mocno, gdy opuszczała dom, który kiedyś był pełen miłości i radości. Wiedziała, że zostawia za sobą wszystko, co zbudowali z Tomkiem, ale była pewna, że to jedyna droga do odzyskania spokoju i szczęścia. Kasia jechała przez miasto, które budziło się do życia, ale ona czuła się, jakby była jedyną osobą na świecie. Z każdym kilometrem oddalała się od bólu i upokorzenia, zbliżając się do miejsca, gdzie mogła zacząć od nowa. Droga do rodziców wydawała się długa, ale była pełna nadziei na lepsze jutro. Kasia i dzieci dotarli do domu rodziców wcześnie rano. Rodzice Kasi byli zaskoczeni jej wizytą, ale gdy zobaczyli jej stan, natychmiast zrozumieli, że coś jest nie tak. Kasia, wyczerpana emocjonalnie i fizycznie, opadła na kanapę i zaczęła płakać. Mamo, tato, nie mogłam już dłużej. Tomek mnie niszczył. Musiałam uciec, powiedziała między łzami. Rodzice Kasi, zszokowani jej wyznaniem, natychmiast otoczyli ją troską i wsparciem. Jej mama przytuliła ją mocno, szepcząc. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy tu dla ciebie, kropka. Tata Kasi, choć wzruszony, starał się zachować spokój i opanowanie. Kasia, jesteś u siebie. Możesz tu zostać tak długo, jak będziesz potrzebować, powiedział, kładąc rękę na jej ramieniu. Kasia poczuła ogromną ulgę. Wiedziała, że ma wsparcie rodziny, co dodawało jej sił. Dzieci, choć zdezorientowane, szybko znalazły pocieszenie w ramionach dziadków. Kasia miała teraz czas, aby zastanowić się nad swoim życiem i przyszłością. Przez kolejne dni Kasia powoli wracała do siebie. Dzięki miłości i wsparciu rodziców zaczęła odzyskiwać pewność siebie. Każdego dnia czuła się coraz silniejsza. Spędzała czas na rozmowach z mamą, która cierpliwie słuchała jej opowieści i dawała cenne rady. Tata Kasi, choć bardziej powściągliwy, był zawsze gotów do pomocy, czy to przy dzieciach, czy przy domowych obowiązkach. Rodzice Kasi starali się zapewnić jej i dzieciom jak największe poczucie normalności. Pomagali przy codziennych obowiązkach, organizowali wspólne spacery i wyjścia do parku. Kasia czuła, że jej dzieci są bezpieczne i szczęśliwe, co dodawało jej sił do walki o nowy początek. Kasia spędzała wieczory na rozmowach z mamą, wspominając dawne czasy i analizując to, co poszło nie tak w jej małżeństwie. Te rozmowy były dla niej niezwykle terapeutyczne. Pomagały jej zrozumieć, że nie jest winna temu, co się stało, i że ma prawo do szczęścia. Kasia, jesteś silna i wspaniała. Zasługujesz na to, by być szczęśliwa, powtarzała jej mama. Te słowa dodawały Kasi otuchy i nadziei. Wiedziała, że ma wsparcie rodziny, co było dla niej bezcenne. Dzięki rodzicom mogła zająć się sobą i dziećmi, nie martwiąc się o podstawowe potrzeby. Miała czas, by przemyśleć swoje życie i zacząć planować przyszłość. Kasia wiedziała, że musi zacząć od nowa. Potrzebowała pracy, aby zapewnić sobie i dzieciom stabilność finansową. Dzięki pomocy rodziców szybko znalazła zatrudnienie jako nauczycielka w miejscowej szkole. Praca była dla niej nowym początkiem. Codzienne obowiązki zawodowe pozwalały jej na chwilę oderwać się od problemów osobistych i skupić na czymś konstruktywnym. Pierwszy dzień w nowej pracy był pełen emocji. Kasia czuła się, jakby wracała do życia, które kiedyś kochała. Szkoła była miejscem, gdzie mogła wykorzystać swoje umiejętności i pasję do nauczania. Spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony kolegów i uczniów, co dodawało jej pewności siebie. Witaj, Kasiu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że dołączyłaś do naszego zespołu, powiedziała dyrektorka szkoły, ściskając jej dłoń. Kasia uśmiechnęła się, czując, że to naprawdę może być początek czegoś nowego i dobrego. Praca nie tylko zapewniała jej dochód, ale także pozwalała na nowo poczuć się potrzebną i spełnioną. Rodzice Kasi pomagali jej w opiece nad dziećmi, co dawało jej czas na dbanie o siebie. Kasia zaczęła chodzić na siłownię i zdrowo się odżywiać. Wiedziała, że musi zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, aby móc być silną dla swoich dzieci. Każdego ranka, patrząc w lustro, powtarzała sobie: jesteś silna, Kasia. Dasz radę. Z każdym dniem czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Praca, regularne ćwiczenia i zdrowa dieta sprawiały, że czuła się lepiej fizycznie i psychicznie. Kasia zaczęła także nawiązywać nowe znajomości. Spotykała się z koleżankami ze szkoły, wychodziła na spacery z dziećmi, a wieczorami czytała książki, które kiedyś tak bardzo lubiła. Powoli wracała do rzeczy, które sprawiały jej radość. Dzieci również zaczęły dostosowywać się do nowej sytuacji. Dzięki miłości i wsparciu dziadków czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Kasia widziała, jak Jakub i Zosia uśmiechają się coraz częściej, co dodawało jej sił. Jakub zaczął cieszyć się nową szkołą, a Zosia, choć młodsza, znalazła przyjaciół w przedszkolu. Kasia wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale czuła, że jest na dobrej drodze. Miała wsparcie rodziny, pracę, która dawała jej satysfakcję, i dzieci, które były dla niej największą motywacją. Każdego dnia stawiała małe kroki ku nowemu, lepszemu życiu. Kasia zaczęła także planować przyszłość. Chciała zapewnić swoim dzieciom stabilne i szczęśliwe życie. Wiedziała, że musi być silna i zdeterminowana. Każdego dnia czuła się coraz bardziej pewna siebie i swoich decyzji. Była gotowa na nowe wyzwania i wiedziała, że z pomocą rodziny może osiągnąć wszystko. Kasia zrozumiała, że choć droga przed nią jest długa i pełna wyzwań, ma w sobie siłę, aby przez nią przejść. Wiedziała, że musi być silna nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich dzieci. Każdego dnia stawiała małe kroki ku nowemu, lepszemu życiu. Każdy nowy dzień przynosił Kasi więcej spokoju i pewności siebie. Poranki zaczynała od ćwiczeń, co dawało jej energię na cały dzień. Dzieci coraz bardziej przyzwyczajały się do nowego środowiska, co również dodawało jej otuchy. Widziała, jak ich uśmiechy stają się coraz częstsze, a to napawało ją dumą i satysfakcją. Kasia z każdym dniem coraz bardziej odnajdywała siebie. W pracy odnosiła sukcesy, zyskując szacunek i uznanie kolegów oraz uczniów. Czuła, że znów jest w swoim żywiole, dzieląc się swoją wiedzą i pasją z młodszymi pokoleniami. Jej pewność siebie rosła, a ona zaczynała widzieć w sobie tę samą kobietę, którą była przed laty. Pewnego dnia, gdy Kasia przygotowywała się do wyjścia do pracy, jej córka Zosia podeszła do niej i powiedziała z zachwytem w głosie: mamo, jesteś piękna. Te słowa sprawiły, że serce Kasi zalała fala ciepła. Uświadomiła sobie, że jej dzieci patrzą na nią z podziwem i miłością. To dawało jej siłę do dalszej walki i utwierdzało w przekonaniu, że podjęła właściwą decyzję. Kasia zaczęła też spędzać więcej czasu z przyjaciółmi. Regularnie umawiała się na spotkania z koleżankami, z którymi mogła się wygadać i zrelaksować. Organizowała wspólne wyjścia do kina, spacery po parku czy wieczory przy lampce wina. Te chwile były dla niej bezcenne. Pomagały jej zapomnieć o przeszłości i cieszyć się chwilą obecną. Pewnego dnia, podczas jednego z takich spotkań, Kasia poczuła, że naprawdę zaczyna być szczęśliwa. Siedząc w kawiarni z przyjaciółkami, śmiejąc się i rozmawiając, zdała sobie sprawę, że może być szczęśliwa, nawet bez Tomka. Zrozumiała, że życie toczy się dalej, a ona ma prawo do szczęścia i spokoju. Kasia zaczęła też angażować się w różne hobby, które kiedyś sprawiały jej radość. Powróciła do czytania książek, które kiedyś tak uwielbiała, zaczęła malować i spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Każda z tych aktywności przynosiła jej radość i pozwalała na nowo odkrywać siebie. Jej relacje z rodzicami i dziećmi również się pogłębiały. Rodzice byli dla niej nieocenionym wsparciem, a dzieci widziały, że mama znów jest szczęśliwa. Ich życie zaczynało nabierać nowego, lepszego kształtu. Kasia wiedziała, że droga przed nią jest jeszcze długa, ale była gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu. Pewnego dnia, niespodziewanie, Tomek pojawił się u rodziców Kasi. Był zaskoczony zmianami, jakie zaszły w jego żonie.
Widok Kasi, która na nowo odnajduje siebie i jest otoczona wsparciem, sprawił, że zrozumiał, jak bardzo ją zranił. Czuł się winny i chciał naprawić swoje błędy. Kasia, wróć do mnie. Przepraszam za wszystko, prosił, patrząc na nią z nadzieją w oczach. Kasia, choć w jej sercu nadal była miłość do Tomka, wiedziała, że nie może wrócić do życia, które ją niszczyło. Czuła, że musi myśleć o sobie i dzieciach. Z głową pełną myśli spojrzała na Tomka i odpowiedziała. Nie mogę wrócić do życia, które mnie niszczyło. Potrzebuję spokoju i szczęścia. Tomek, choć zrozumiał jej decyzję, czuł się zrozpaczony. Wiedział, że stracił coś cennego, ale musiał zaakceptować wybór Kasi. Kasia była zdecydowana. Wiedziała, że ich relacja nie może już być taka sama. Potrzebowała stabilności, miłości i szacunku, a tego nie mogła znaleźć u Tomka. Rozumiem, powiedział cicho. Jeśli kiedykolwiek zmienisz zdanie, będę czekał. Kasia wiedziała, że nie zmieni zdania. Jej decyzja była przemyślana i dojrzała. Musiała myśleć o przyszłości swojej i dzieci. Po tym spotkaniu czuła się silniejsza i pewniejsza swojej drogi. Tomek wrócił do swojego życia, a Kasia skupiła się na swoim nowym początku. Kasia kontynuowała swoją nową drogę życia. Skupiła się na pracy, dzieciach i swoim rozwoju. Dzięki wsparciu rodziców udało jej się odzyskać równowagę i zbudować nowe, lepsze życie. Była dumna z tego, co osiągnęła i wiedziała, że najważniejsze jest to, by być szczęśliwą i spełnioną osobą. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale Kasia była na nie gotowa. Jej życie nabrało nowego sensu. Praca dawała jej satysfakcję, dzieci były szczęśliwe, a ona sama czuła, że ma kontrolę nad swoim życiem. Kasia nauczyła się, że życie to nieustanna walka, ale warto walczyć o swoje szczęście. Życie to nieustanna walka, ale warto walczyć o swoje szczęście, mówiła swoim dzieciom, ucząc ich odwagi i determinacji. Kasia odnalazła swoją siłę i pewność siebie, dzięki czemu mogła iść przez życie z podniesioną głową, gotowa na wszelkie wyzwania, które mogły ją spotkać. Wiedziała, że ma w sobie moc, by przezwyciężać trudności i budować szczęśliwe życie dla siebie i swoich dzieci. Każdego dnia przypominała sobie, jak daleko zaszła. Z małej, zagubionej kobiety, która uciekła przed toksycznym małżeństwem, stała się silną, niezależną osobą, gotową stawić czoła każdemu wyzwaniu. Jej życie nabrało nowego, pięknego sensu. Kasia czuła, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jest gotowa na przyszłość. Wiedziała, że będzie to droga pełna wyzwań, ale była pewna, że jest na nią gotowa. Z podniesioną głową i sercem pełnym nadziei, Kasia szła naprzód, gotowa na wszystko, co przyniesie życie.